czuję się w tej sukience, jakbym właśnie wychodziła z Oktoberfestu i była tam kelnerką podawającą wielkie kufle piwa wielkim, starszym panom. Zobaczcie, wyglądam jakbym miała wodę w piwnicy. Czy ja mam wodę w piwnicy? Nie, bo nie mam nawet piwnicy. Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj trochę powrót do przeszłości, bo wracamy do filmów o tematyce modowej, z czego się bardzo, bardzo cieszę, bo tak samo jak lubię skincare, tak samo lubię ciuchy i modę, ale jakoś tak troszeczkę odeszłam od tego tematu przy okazji tego kanału. Tak więc dzisiaj będziemy mierzyć moje zamówienie z Shein i jak kiedyś dawno, jak jeszcze byłam nastolatką, miałam taki inny kanał na YouTubie i kiedyś się z nimi współpracowałam i wtedy powiem Wam, że te ubrania były takie sobie, a teraz zaczęłam zauważać, że dużo właśnie youtuberów znowu nagrywa filmy z Shein i że Shein zaczyna znowu być trochę jakby w modzie, więc stwierdziłam, że okej, spróbuję, zobaczymy co tam jest. Ja wiem, że Shein to nie jest najbardziej eko i sustainable i tak dalej firma na świecie, ale niestety jeszcze nie wygrałam w Totolotka, w sumie nigdy w niego nie grałam, więc szansa, że wygram, jest minimalna. No ale w każdym razie nie stać mnie na te drogie eko i tak dalej ciuchy, więc jak na razie zostaję przy ciuchach typu Bershka, typu, nie wiem, Stradivarius, typu ASOS, a wydaje mi się, że te rzeczy w porównaniu z tymi rzeczami Shein to jest praktycznie to samo i pewnie są, nie wiem, dajcie mi znać, że nie, ale domyślam się, że są produkowane w tej samej fabryce lub w fabryce obok. Jeszcze jedną rzeczą, o której chciałam wspomnieć, to każda rzecz jest zapakowana w takie małe plastikowe torebeczki, które no wydaje mi się, że są dosyć złe dla środowiska, ale jeżeli już zamawiacie z Shein, to ja polecam Wam takie torebeczki po prostu później wykorzystać, bo sprawdzają się one świetnie, jeżeli chodzi o pakowanie na wyjazdy, bo na przykład w taką małą możecie sobie włożyć, przypuśćmy, nie wiem, skarpetki, tutaj możecie włożyć majtki, tutaj możecie włożyć jakieś sukienki, więc chociaż w ten sposób starajmy się to po prostu wykorzystać. Ja mam dzisiaj 7 rzeczy, które Wam pokażę. Mamy tu 2 sukienki, spodnie, spódnice, 2 bluzki i jeszcze bikini. Tak więc będę to wszystko próbować. Zobaczymy jak to wygląda, jak to w ogóle się sprawdza, czy ten materiał jest straszny, jak wygląda w ogóle całe to przedsięwzięcie. Ja za całą tą paczkę tych 7 rzeczy zapłaciłam około 50 funtów, czyli to będzie, nie wiem, około 250 zł, więc jak na taką ilość rzeczy wydaje mi się, że nie jest to dużo. Natomiast no, zobaczymy. Jeżeli podoba Wam się taka tematyka filmów i chcielibyście, żebym nagrywała więcej filmów właśnie takich bardziej modowych, / mierzymy, to dawajcie znać na dole. Nie zapomnijcie oczywiście lajkować, subskrybować. No a ja przebieram się w pierwszą rzecz i widzimy się za chwilę. Więc pierwszą rzeczą jest taka spódnica w kolorze takim ciemnozielonym, połączonym z takim jasnozielonym. To jest taki print, który był również modny tej zimy, więc to nie jest jakieś super odkrycie. I ma ona jakby... O Jezus Maria! I ma ona podwójne podszycie, czyli tutaj mamy taką jakby jasnozieloną podszewkę i na to mamy po prostu taką siateczkę. I powiem Wam, że nie byłam przekonana co do tej spódniczki. Tutaj napiszę Wam cenę, bo już wspomniałam ile ona kosztowała, ale wydaje mi się, że jest ona naprawdę całkiem niezła. Jest ona zdecydowanie dosyć krótsza, ale wydaje mi się, że to jest spódnica, którą się powinno po prostu nosić niżej, że to jest ta z tych, wiecie, w stylu 2000. Ja tutaj niestety mam jeszcze trochę do przepracowania i właśnie zjadłam dużą porcję ziemniaczków, więc to na pewno nie pomogło. I co też jest bardzo fajne, ona nie prześwituje, a ja naprawdę byłam przekonana, że na pewno będzie prześwitywać, a ona nie prześwituje i jest na serio mega, mega spoko. Kolejną rzeczą jest taki czarny crop top, który ma, on nie ma tutaj ani żadnego wiązania, po prostu go tak przekładamy przez szyję. I to jest taki krój, który teraz jest również dosyć modny. I powiem Wam, że wcale nie wygląda to źle. Moje sutki są przykryte, jakoś to wszystko wygląda ok, nic mi nie wyłazi, nic mnie nie szczypie, ani nie swędzi. Jak na razie zapowiada się mega, mega spoko. Ten t-shirt był naprawdę dosyć tani, on kosztował chyba, nie wiem, jakieś 10, 15, max do 20 zł. I wygląda całkiem ok. Fajnie, że jest czarny, więc nie będę musiała do niego już nosić stanika, a wiadomo, życie bez stanika jest życiem 4 razy lepszym niż życie w staniku. Tak więc na lato myślę, że idealna i chyba ją zostawię. Naprawdę mi się podoba. Ma ona takie troszeczkę, ma ona takie prążkowania, no i jesteśmy w stanie wyczuć, że nie jest to materiał jakiejś najlepszej jakości, ale naprawdę, no nie jest to złe. Chciałabym powiedzieć coś złego, ale w sumie nie mam co. Okej, kolejną rzeczą są te spodnie, które wyglądają trochę jak spodnie od piżamy.
I ogólnie powiedziałabym, że są spoko, ale nie jestem przekonana co do ich długości. Zobaczcie, wyglądam jakbym miała wodę w piwnicy. Czy ja mam wodę w piwnicy? Nie, bo nie mam nawet piwnicy. A one są jakby na mnie za krótkie. I teraz pytanie, czy one takie powinny być, czy one są po prostu za krótkie na mnie? Tego nie wiem i pewnie się nigdy nie dowiem. Natomiast mają kieszenie, więc jest to chociaż jakiś plus. Materiał jest fajny, taki właśnie piżamowy, taki mega, mega, mega luźny. One są na gumce, nie ma tutaj, wiecie, żadnych zamków, żadnych guzików, nic. Tył tych spodni również wygląda bardzo fajnie. Natomiast ta długość, no, nie wiem co z tą długością. Wydaje mi się, że gdyby one były długie i miałabym do nich, wiecie, jakieś neki albo martensy, jakiś fajny crop top, to mogłoby to naprawdę wyglądać ze sobą dobrze. Natomiast z tą długością, no to nie wiem. Nie wiem, co ja mam zrobić z tą długością. Jedyne, co mogę zrobić, to opuścić te spodnie niżej i wtedy faktycznie są one dłuższe. Natomiast mam wtedy takie krocza. A to z takiego krocza i mieć nie chcę, więc... Nie wiem. Wydaje mi się, że powinna mi odesłać. Dajcie mi znać, co myślicie. Powinna mi odesłać, czy powinna mnie zostawić? Sama nie wiem. Kolejną koszulką jest biała tym razem i jest to kolejny taki crop top. Tyle, że ten ma takie właśnie wykończenie z koronki i tutaj również takie przeszycia z koronki pod biustem. Na pewno widzieliście już takie koszulki. Wydaje mi się, że są one w większości sieciówek teraz. Są takie naprawdę dosyć modne. Są w Urban Outfitters i w innych sklepach. I ta jest oczywiście biała, bo ja noszę tylko białe i czarne koszulki, to też muszę zdjąć. Naprawdę jestem strasznie nudna, jeżeli chodzi o topy. Ale naprawdę ten mi się mega podoba. Co prawda muszę go nosić ze stanikiem, bo bez stanika wydaje mi się, że mogłoby mi było widać, mogłoby, bo bez stanika wydaje mi się, że byłoby to jednak za bardzo, wiecie. Tak więc zostajemy w staniku, ale jest mega spoko. Ta koszulka również kosztowała kilka funtów, była naprawdę tania. Materiał jest bardzo podobny do tej czarnej, natomiast ta jest taka troszeczkę jakby bardziej taka elastyczna, taka bardziej przylegająca. I serio jest spoko i będzie naprawdę dobrze wyglądać i do jeansów, i do jakichś spódniczek, i do kurtek, i do wszystkiego. To jest raczej taki po prostu klasyk, ale z taką właśnie troszeczkę koronką, można powiedzieć. Więc tą bluzkę na pewno zatrzymuję. Okej, jestem wykończona, bo próbowałam mierzyć tą sukienkę przez ostatnie 15 minut i nie mogłam totalnie wykombinować, jak ją na siebie założyć, bo może ona wygląda na zwykłą sukienkę z przodu, ale zobaczcie z tyłu. Ona ma mnóstwo tych różnych sznureczków, przewiązań i naprawdę zajęło mi to chwilę, żeby ogarnąć, jak powinnam ją założyć. I ta sukienka to była jedna z najpopularniejszych rzeczy na Shein. Ona była w tym takim, wiecie, zestawieniu top najpopularniejszych rzeczy, top najlepiej się sprzedających rzeczy. Miała dużo pozytywnych opinii, więc mówię, okej, spróbujemy. I powiem Wam szczerze, że jest taka se. W sensie, okej, fajne jest to, że nie muszę do niej nosić stanika, ale jak widzicie, tu już mi się coś jedna jest nie, co tu się dzieje? Jak i również... Te piersi się tak troszkę dziwnie układają, jakby ona je troszeczkę spłaszcza tutaj, a potem one wychodzą pod spodem. Dziwne. Interesujące i dziwne. Ma tutaj takie przeszycie, dzięki czemu wydaje mi się, że troszeczkę podkreśla talię. Natomiast jeżeli chodzi o materiał, to tutaj ewidentnie możemy wyczuć, że jest to po prostu poliester. Ta sukienka krzyczy plastik. Poliester. Pot. Po prostu wszystko na P. Nie jest to moja ulubiona sukienka, ale ma takie fajne rozcięcia po bokach. No i ten tył jest również naprawdę mega, mega fajny moim zdaniem. Wygląda on tak dosyć zjawiskowo. No i raczej nie będzie to sukienka, którą będę nosić na co dzień, ale wydaje mi się, że ją zatrzymam, bo na takie bardzo, bardzo gorące dni, które mimo tego, że mieszkam w Londynie, czasami się zdarzają, naprawdę czasami się zdarzają i manifestuję, że zdarzą się wiele razy w tym roku, bo ja potrzebuję lata i potrzebuję słońca i potrzebuję upałów, no to wtedy tą sukienkę będę po prostu nosić, jak i również jeżeli jakimś cudem okaże się, że pojadę jeszcze na jakieś wakacje, to również tą sukienkę na siebie założę. I ona również ma tutaj taki fajny zamek, dzięki czemu właśnie niby się ją łatwiej zakłada, ale to wiązanie i tak sprawia, że ta sukienka jest bardzo, bardzo skomplikowana. No natomiast sama sukienka w sobie dałaby mi takie 6 na 10, ale ją zatrzymam, bo była dosyć tania i wydaje mi się, że na takie gorące dni ona jednak mi się sprawdzi.
Czuję się w tej sukience, jakbym właśnie wychodziła z Oktoberfestu i była tam kelnerką podawającą wielkie kufle piwa wielkim starszym panom, ale mimo wszystko ten vibe mega mi jakoś pasuje i ja naprawdę szukałam takiej, może nie takiej dokładnie, ale podobnej takiej jakiejś sukienki od tamtych wakacji i nie mogłam znaleźć nic, co by mi jakoś idealnie pasowało, a ta sukienka jest po prostu cudowna. Nie wiem, jak to się stało, że taka fajna sukienka, przynajmniej dla mnie fajna, jest na takiej stronie, ale słuchajcie, jest ona naprawdę mega porządnie zrobiona, bo ma podszewkę i ta podszewka jest z normalnego materiału, nie jest takiego jakby poliestru, tylko bardziej coś przypominającego trochę taką bawełnę, możemy powiedzieć. No i na to jest już ta normalna sukienka i ona jest zrobiona z takiego materiału bardzo przypominającego len. Nie wiem, ile lnu jest tam w środku, pewnie jest max 50%, ale przynajmniej przypomina len. I tutaj ma ona właśnie dwie warstwy. Tutaj już nie ma, no bo tutaj już nie potrzebujemy. No i faktycznie, jeżeli chodzi o piersi, no to tutaj też jest tylko jakby jedna warstwa, dlatego musimy mieć pod spodem stanik, nad czym ubolewam, bo fajnie byłoby, gdybym tego stanika jednak mieć nie musiała, ale mimo wszystko jest przepiękna, ma tutaj takie fajne wiązanie. Te dwa paseczki tutaj to jest właśnie coś, czego ja szukałam w sukience od dawna. No i ma ona te takie bufiaste, przesłodkie rękawki i po prostu jest jak taka lalka, jak Alice in Wonderland. I na pewno jest to taka sukienka bardzo, bardzo przesłodzona, ale wydaje mi się, że w połączeniu właśnie, wiecie, z jakimiś takimi skórzanymi dodatkami, takimi dużymi właśnie skórzanymi martensami, ona będzie wyglądać super i ja jestem z niej bardzo zadowolona i w ogóle jestem w szoku, że udało mi się znaleźć sukienkę, której szukałam od dawna na takiej stronie jak Shein, więc tutaj propsy, nie wszystko było fajne z tej strony, ale ta sukienka jest po prostu, jest śliczna, jest przepiękna i tej sukience daje takie solidne 9 na 10, może 8. 9, bo mi się po prostu podoba. Ogólnie 8 pewnie. Minus za to, że nie ma podszewki na piersi, no i również za to, że wiadomo, mógłby być to lepszy materiał, ale nie jest. Ale mimo wszystko ten materiał jest naprawdę dobry. W porównaniu z tą poprzednią, z tą niebieską sukienką, ta sukienka przy tej to jest, jak wiecie, jak różnica 1000 zł. I ja tą sukienkę zostawiam, bo się czuję w niej po prostu przecudownie. O Jezus, uwaga na liście. No jest super. Okej, więc jesteśmy właśnie w temacie bikini. Jak widzicie, mi troszeczkę się przytyło do ostatniego razu, kiedy się widziałyśmy w bikini. Ale to nic, chodzę teraz na siłownię, pracuję nad tym i uważam, że i tak wyglądam spoko i czuję się dobrze ze sobą, tak więc tutaj nie ma problemu. Natomiast ten kostium. Ja mam wrażenie, że w tym kostiumie wyglądam dużo grubiej niż wyglądamy w innym, z racji tego, że on w sobie nie ma żadnej gumki, on jest totalnie nieelastyczny, przez co sprawia, że to wszystko się tak we mnie wbija i nie wiem, jest to po prostu średnio wygodne i przez co, no nie wiem, zamówiłam M-kę, więc no ja na pewno nie jestem większa niż M-ka, szczególnie w biodrach, bo ja tych bioder za bardzo nie mam, a mimo wszystko mam wrażenie, że to jest wszystko takie dziwnie, niepotrzebnie ciasne. Ja bardzo mi się podoba, wiecie, kolor. Kolor jest super, jest taki, no fajny jest ten kolor. Taki żywy, taki pełny, nasycony. Ja lubię niebieski ogólnie, więc spoko. Ten materiał też jest fajny, to jest taki modny materiał teraz, jeżeli chodzi o kostiumy kąpielowe. Natomiast dlaczego tu nie ma żadnej gumki? Dlaczego? Nie rozumiem, totalnie nie rozumiem. Jeżeli chodzi o stanik, stanik jest spoko. Stanik to też jest rozmiar M, natomiast mam wrażenie, że jest tutaj za dużo materiału. Niepotrzebnie za dużo materiału. Tutaj jeszcze zdecydowanie zmieściłyby się dwa razy takie piersi jak moje. Natomiast tutaj już jest wszystko takie, wiecie, ledwo co się trzyma. Więc nie wiem, na jaki rodzaj sylwetki to jest. Raczej nie na mój, jak widzicie. Ale nie jest to najgorszy kostium kąpielowy. I wydaje mi się, że jakbym go wyprała parę razy, no myślałam, że to jest naprawdę średniej jakości kostium. Więc pewnie gdybym go parę razy wyprała, on może zrobiłby się po prostu troszeczkę luźniejszy. Więc raczej nie będę go odsyłać. Ale no też nie będzie to mój ulubiony kostium kąpielowy. To będzie taki, wiecie, kostium kąpielowy na emergency jakąś. Jak mi się zdarzy jakaś emergency, będę używać kostiumu kąpielowego, to sobie wezmę ten, ale to nie będzie na pewno taki kostium, w którym będę chciała sobie, wiecie, paradować na wakacjach, bo wydaje mi się, że nie wygląda w nim aż tak korzystnie. Okej, teraz wykombinowałam, że jak go założę troszkę wyżej, to wygląda to, wydaje mi się, trochę lepiej.
Jak myślicie? Wydaje mi się, że może trzeba to nosić trochę wyżej. Teraz wygląda to lepiej. Nie idealnie, ale lepiej. Okej, więc to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o mój haul z Shein. Dajcie mi znać, które z tych rzeczy Wam się podobały, które nie i jakie ogólnie są Wasze wrażenia, jeżeli chodzi o takie właśnie chińskie, może trochę strony jak Shein, czy zamawiacie, czy raczej nie. Jak powiedziałam, to było moje pierwsze zamówienie od wielu, wielu lat i mimo, że niektóre rzeczy nie były idealne, to wydaje mi się, że jest całkiem okej, jak na to, ile one kosztują. I wcale nie czekałam długo na wysyłkę, miałam czekać na wysyłkę chyba 3 tygodnie, a te rzeczy przyszły już po mniej niż tygodniu, więc byłam pozytywnie zaskoczona, jeżeli chodzi o to. Oczywiście ten film nie jest sponsorowany w żadnym wypadku, ja za to sama zapłaciłam. No i wydaje mi się, że te spodnie będą do zwrotu, no wydaje mi się w sumie, że tylko te spodnie będziemy zwracać, a resztę zatrzymam, bo całkiem mi się wszystko inne w miarę podoba, więc spoko. Shein na plus, jestem w szoku, że to mówię, ale jestem na plus. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tak jak mówiłam, dajcie znać na dole, jeżeli taka tematyka Wam się podoba, jakie kolejne haule chcielibyście, żebym zrobiła z jakich kolejnych marek. No i w ogóle, czy chcielibyście, żebym robiła takie właśnie filmy bardziej modowe, czy właśnie w stylu mierzymy. Nie zapomnijcie subskrybować, lajkować, obczaić mojego Instagrama, no i widzimy się w kolejnym filmie.